dobry, witamy w kolejnym odcinku Poznaj naszą fundację, w którym przedstawiamy naszych pracowników. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Heleną Dawidko. Cześć Helena. Dzień dobry. Prywatnie moją koleżanką. Cześć. A w startupie trenerką beneficjentów. Helena, pracujesz w dziale Startup Booster w całym projekcie. Gdybyś mogła nam pokrótce powiedzieć, czym jest Startup Booster, czym się tam zajmujesz? Od razu chcę powiedzieć a propos trenerki beneficjentów, to raczej beneficjenci są moimi trenerami, ponieważ to chyba ja się bardzo dużo od nich uczę. Natomiast może zacznę od tego projektu, czym jest właściwie Startup Booster. Jak sama nazwa wskazuje, booster to jest wzmacniacz, wspieracz tak zwany, czyli to jest takie miejsce, które pomaga beneficjentom odkryć siebie, poznać siebie jeszcze lepiej i odkryć swoje najgłębsze talenty i oczywiście rozwijać te talenty. Czyli tak krótko mówiąc, to jest takie miejsce, gdzie beneficjenci odnajdują siebie jeszcze lepiej. Mm-hmm. Rozumiem, że to ma na celu pomóc im przy działaniach biznesowych. Pobudzasz ich kreatywność, czasami uświadamiasz im, w czym są naprawdę dobrzy, ale finalnie chodzi o to, by byli jeszcze lepsi w prowadzeniu swojego biznesu, prawda? Oczywiście. Chodzi o to, żeby byli jeszcze lepsi w tym, co robią, żeby jeszcze lepiej rozumieli siebie i dzięki temu rozumieli swój biznes, swoich klientów i oczywiście wartości swoje i swoich klientów. Mhm. Czyli... A gdybyś mogła tutaj powiedzieć, jaką konkretną rolę ma trener? Czy ty uświadamiasz, ty pracujesz nad tym? Czy jesteś, bo ja widzę, że ty masz bardzo przyjacielskie relacje z beneficjentami, że tam są dyskusje, burze mózgów, kolen, w których uczestniczy duża ilość osób. To wygląda jak takie przyjacielskie spotkania. Gdybyś mogła nas tutaj opowiedzieć nam trochę, co tam się dzieje, bo nas tam nie ma, chcielibyśmy to wiedzieć. Co tam się dzieje, to zostaje tam oczywiście, a kto chce, to zapraszam wziąć udział aktywny w takich różnych wydarzeniach. Może opowiem, jak to wygląda tak od początku do końca strukturalnie i później oczywiście opowiem o szczegółach. Więc strukturalnie to wygląda tak, że mamy cykl szkoleń, w których bierzemy udział. W tym sensie biorę ja jako trener. Znaczyć fakt, że beneficjenci, którzy są u nas, mają takie konsultacje w swoim pakiecie. Tak, oczywiście. Szkolenia oraz warsztaty są absolutnie bezpłatne. Natomiast jeśli chodzi o konsultacje, wszyscy beneficjenci mają jedną konsultację miesięcznie bezpłatną, a kolejna już jest płatna. Natomiast dotychczas, jak ja mówię i zapewniam, że tej jednej konsultacji na razie wystarcza, żeby iść w tak zwanym cyklu biznesowym. Tak, czyli cyklu rozwoju mogą się czuć zaproszeni wszyscy do ciebie. Tak, oczywiście. Zapraszam. Okej, więc tak, szkolenia, czyli mamy cykl szkoleń. Później taki cykl szkoleń kończy się warsztatem. Warsztatami, tak, bo to też nieraz zależy. Ile osób uczestniczy zazwyczaj w takich warsztatach? W warsztatach uczestniczy od 3 do 12 osób zazwyczaj. 12 to jest absolutny maks, oczywiście chodzi o komfort pracy, ponieważ jak ja mówię, szkolenie to jest taki szwedzki bufet, gdzie każdy sobie coś bierze dla siebie. To jest takie pobieranie wiedzy, natomiast na warsztatach już tą wiedzę, że tak powiem, aktywnie opracowujemy, czyli wdrażamy w nasze biznesy, tudzież w biznesy każdy beneficjent wdraża w swój. Na początku myślałam, że to będą jakieś drafty wzięte ze świata biznesu, ale każdy aktywnie powiedział, że nie, on chce pracować na swoim biznesie i to się rzeczywiście sprawdziło. Czyli tak jakby to jest takie laboratorium biznesowe, w którym każdy beneficjent eksperymentuje ze swoim biznesem. I później jest konsultacja, albo konsultacja następuje po szkoleniu, przed warsztatem. I konsultacja ma na celu tak naprawdę jakby przeanalizować to, co się dzieje na danym etapie, w danym biznesie. Oraz wtedy sobie możemy tak przyglądać się temu, jak te nowe zmiany wpłyną na dany biznes. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, że robicie takie burze mózgów, bo przecież każdy startup jest u nas tak absolutnie inny. Kiedy zbiera się te 13 osób, ja nie wierzę, że oni wszyscy są z tej samej branży. Jak to się dzieje, że na przykład programista jest na tym samym warsztacie z malarką? Artystą. O, właśnie. Dokładnie, właśnie. Bardzo dobry przykład, dlatego że ostatni warsztat akurat połączył programistę, był na tym warsztacie programista i była artystka. I to jest tak właściwie, że każdy pomaga innemu popatrzeć na swój biznes od zewnątrz, czyli okiem klienta, okiem użytkownika, okiem osoby, która docelowo jest zainteresowana, czyli teoretycznie okiem klienta. Więc to też jest niesamowite, kiedy w takim miejscu, w takim czasie
tworzy się taki, nawet powiedziałabym, że networking, ponieważ później z tego nieraz wychodzą jakieś takie ciekawe wspólne projekty. Więc to jest właściwie to miejsce, ja się śmieję, że jestem taką platformą łączącą te osoby, gdzie oni po prostu tworzą swoje nowe rozwiązania. A gdybyśmy już mieli się odnieść tutaj stricte do Ciebie, skąd wzięłaś takie doświadczenie, prawda? Bo wiem, że u Ciebie był tutaj mały miszmasz branżowy. Kiedyś pracowałaś w marketingu, w sprzedaży przez sporo lat. I co się takiego stało, że stwierdziłaś, ja to wiem, wiem jakie są Twoje zainteresowania prywatnie, ale gdybyś mogła nam opowiedzieć, co się takiego wydarzyło, że postanowiłaś zostać trenerką? Czysta fizyka, tudzież energia. Chodzi o to tak, że rzeczywiście około 8 lat oficjalnie pracowałam w biznesie, a mianowicie przede wszystkim to była sprzedaż i marketing w różnych, przeróżnych branżach, zarówno w takich bardzo twardych, technicznych, jak i takich dosyć luźnych, powiedzmy, branża beauty. Właśnie, bo to jest Twoje też połączenie ciekawych cech, że Ty potrafisz być kobieca, taka eteryczna, kochana, ale potrafisz też być super twarda i zdecydowana. Znacznie tak twardo stąpać po ziemi, bym powiedziała. Bardzo jest miłe. Takie połączenie tych cech jest dla Ciebie jakimś ułatwieniem w codziennej Twojej pracy? Wiesz co, to jest chyba organiczne, więc ja jakby nie czuję, że to się odbywa. W tym sensie, że to jest bardzo naturalne i w zależności od sytuacji, w zależności od tematu, oczywiście się te cechy przełączają, gdzieś tam przełączają w programach. Także... Ale przepraszam, bo zmieniłam temat. Co się wydarzyło? My tak chcemy wiedzieć. Okej, co się wydarzyło? No troszeczkę tak bardziej mocniejsze uświadomienie tego, co chciałabym w życiu robić, tak? Jednak 8 lat w biznesie, marketing, sprzedaż, bardzo dużo różnych branż. Bardzo dużo doświadczenia. Tak. I nagle mi przyszło do głowy coś, co po prostu zrozumiałam, że ja chcę się tym dzielić ze światem. Tą ilością branż, bo to była branża techniczna, to była branża HR, czyli zobacz, jakie są różnice. Tak, rozpiętości. Branża beauty, to była branża fryzjerska, branża transportowa, branża budowlana. I to wszystko bardzo... to są... Bardzo różne branże, jednocześnie są bardzo podobne tym, że się spotyka cudownych ludzi i się zdobywa doświadczenie. Oczywiście też doświadczenie kreatywne, które jest związane z marketingiem i ze sprzedażą. I w pewnym momencie stwierdziłam, że już jest ten moment, żeby się dzielić z ludźmi tym. I też stąd pojawił się taki pomysł, żeby zacząć studia psychologiczne. Więc jestem w trakcie studiów psychologicznych. I też jestem w stanie pomagać naszym beneficjentom też otwierać się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. Wydobywać z nich to, co najlepsze. Czasami pokazywać im, to jest Twoja mocna cecha, po prostu i idź w to. Absolutnie. To wygląda tak? Tak. A Helena, jaki jest Twój najciekawszy projekt, jaki ostatnio robiłaś w fundacji? Każdy. Tak naprawdę każdy beneficjent jest niesamowity. Też nieraz biznesy się łączą oczywiście z zainteresowaniami i w ogóle z drogą życiową. I tak naprawdę do każdego biznesu podchodzę bardzo indywidualnie, bo to są naprawdę niesamowite też często historie życiowe. Ja też widzę, że Ty masz po prostu przyjacielskie stosunki, już kontakty wyrobione z tymi ludźmi i to są często takie, mam wrażenie, przyjemne spotkania przy kawie, przy których, które są też wartościowe, które coś im dają, ale mam wrażenie, że to jest, pójść do kumpeli na kawę, która Ci powie, zrób to i to i to, a będzie lepiej. Czasem jest naprawdę bardzo trudno pod tym względem, że potrzebujemy na przykład przekierować swoje działania w inną stronę. Czasem jest tak, że są niezbędne jakieś dodatkowe kompetencje, na przykład beneficjenta, tak? To chodzi przede wszystkim o marketing, że... Kwestia wiąże się z tym, że jednak marketing wymaga dużo czasu i nie zawsze beneficjent ma możliwość, ma tą przestrzeń czasową, żeby pójść w tym kierunku. Więc generalnie tak, to jest bardzo, bardzo przyjemny proces też dla mnie, jak i dla beneficjentów, ale czasem jest tak, że po prostu trzeba się przeformulować i nieraz to jest trudne. Helena, a teraz zadanie. Gdybyś miała w jednym słowie albo w kilku opisać swoją pracę w fundacji. Jednym słowem nie da się tego opisać, dlatego że u mnie to jest zawsze radość, u mnie to jest zawsze niesamowita energia i to jest harmonia mnie jako człowieka i mnie jako osoby, która od lat jest w biznesie.
I czwarte słowo to są relacje. Dla mnie są bardzo ważne relacje. Chyba pierwsze dla Ciebie. Myślę, nie tylko dla mnie. Też widząc, co się dzieje w biznesie, relacje są bardzo ważne. I oczywiście ja o tym mówię na swoich szkoleniach i na warsztatach i na konsultacjach, że bardzo ważne są relacje. Bez relacji tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ja już nie mówię o tym, że relacje nam pomagają dobrze się czuć w stresie. Tak, który też trzeba przyznać towarzyszy przy otwieraniu swojego biznesu. To i to jest normalne, tak? Potrzebujemy to zaakceptować, natomiast potrzebujemy pamiętać, że to relacje międzyludzkie pomagają nam ten stres odpowiednio przejść. Helenko, dziękuję Ci i za wywiad, i za to, że na co dzień z nami jesteś i życzę Ci dalszych sukcesów. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.